Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Witam w Tygodniu Bibliotek. Z tej okazji postanowiliśmy Państwu zaprezentować kilku autorów, z którymi właśnie mamy w tym tygodniu spotkania. Ja przypomnę, że nasze spotkania realizowane są ze środków Instytutu Książki pod szyldem programu Dyskusyjne Kluby Książki. Dzisiaj naszym gościem jest, moim gościem i gościem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach, jest pani Barbara Sadurska. Witam Dzień panią. Dobry. Zaczęliśmy niestety nasze spotkanie z niewielkim opóźnieniem, za co bardzo przepraszamy. Zdarzyło się ono z przyczyn po prostu losowych, niezależnych od nas tutaj. No muszę przeprosić, tak, to wynikało to z warunków na drodze. Wyjeżdżając z Krakowa natknęliśmy się na nieprzyjemną sytuację drogową i mieliśmy kilkudziesięciominutowe opóźnienie, udało się to nadrobić później, natomiast no bardzo przepraszam. Tak się czasem zdarza, kiedy człowiek podróżuje z Wrocławia do Krakowa, bo dzisiaj rano przyjechałam do Krakowa z Wrocławia, gdzie mam rezydencję literacką, a później z Krakowa do Kielc. Już wydawało mi się, że to będzie wisienka na torcie, a tymczasem droga okazała się troszeczkę trudniejsza i dłuższa. Przepraszam bardzo. Przyjmujemy przeprosiny i ja Państwa zachęcam do zadawania pytań na czacie. Jeżeli Państwo macie jakieś zapytania, refleksje na temat twórczości pani Barbary Sadurskiej, to zachęcam. Pani Barbara Sadurska, laureatka nagrody imienia Witolda Gombrowicza. Również otrzymała pani tytuł Olśnienia Roku 2020, przyznawaną przez portal Onet. Na co dzień wykonuje pani zawód prawnika, gruntownie wykształconego, gdyż ukończyła pani prawo, polonistykę, kilka podyplomowych kierunków na Wydziale Fizyki, Informatyki i Astronomii, a również dotknęła pani nawet studiów judaistycznych. Skąd te tak rozległe i różnorodne zainteresowania? To troszkę żart z tą fizyką, bo rzeczywiście skończyłam studia podyplomowe na Wydziale Fizyki, ale one stricte dotyczyły prawa. To było społeczeństwo informacyjne i prawo autorskie w dobie internetu. W związku z czym rzeczywiście było tam sporo takich zagadnień, za którymi ja tęskniłam, bo miałam tego bardzo mało w szkole, a matematyka i fizyka to były kiedyś moje hobby, ale to nie były takie naprawdę, to nie jest tak, że jestem fizyczką i że mam takie rozległe zainteresowania i że umiałabym obliczyć, w którym miejscu spotykają się dwa pociągi. Nie, niestety nie. Natomiast no, tak się składa, że faktycznie po maturze miałam, w związku z tym, że byłam olimpijką, nie miałam matury z języka polskiego, pisałam z czegoś z innych przedmiotów, akurat z polskiego byłam zwolniona i miałam wstęp na uniwersytet, na polonistykę i poszłam po prostu na tę polonistykę, ale wiedziałam, że będę chciała wziąć drugi kierunek, właśnie prawo, bo moim wymarzonym wówczas zawodem było bycie prawniczką. Rodzice byli temu bardzo przeciwni. Ja studiowałam prawo jako chyba jedna z nielicznych osób na roku wbrew rodzicom. To było naprawdę tak, że długo utrzymywałam tajemnicę przed moją mamą. Udawało się. Tak, nawet całkiem skutecznie do 5. roku. Dlatego, że rodzice się bardzo bali. Mieli takie wyobrażenie, że ja będę okrutnym sędzią albo potwornym prokuratorem i że później ci mordercy, których będę wsadzała do więzień, wyjdą na wolność i mnie będą chcieli się zemścić, tak? No. Takie wyobrażenia. Chyba naoglądali się za dużo filmów w czwartek. W czwartek były kryminały i myślę sobie, że to chyba stąd. Także rzeczywiście studiowałam dwa kierunki. Później zrobiłam studia podyplomowe. To z tego powodu, że nie dostałam się na aplikację. Aplikacje wtedy, kiedy ja skończyłam studia, były no, w gruncie rzeczy niedostępne. Tak? Nie miałam na to możliwości, bo już nie mogłam liczyć na finansowanie ze strony rodziców i takie to było trochę trudne, trudniejszy moment.
Ale zrobiłam studia podyplomowe z prawa autorskiego. Bardzo jestem z tego zadowolona, bo to najprzyjemniejsza część chyba prawa. No, literatura jakoś we mnie została i to, że się dzisiaj spotykamy, to efekt, wydaje mi się, tych studiów polonistycznych, bo... Została i w końcu wykiełkowała gdzieś. No, chyba tak. chyba już dłużej nie mogłam z tym walczyć. Tak. Mhm. Mapa ukazała się pod koniec 2019 roku. Wciąż dużo się mówi o książce i zapewne odbyła Pani już wiele rozmów na temat właśnie mapy. I chciałam zapytać, czy jest Pani już troszeczkę zmęczona i taka znużona rozmową na temat książki, czy nadal Pani czerpie tą radość i satysfakcję z odniesionego sukcesu? Sukcesem jest na pewno tytuł i nagroda Gombrowicza, tak? To jest na pewno sukces i tutaj nie spodziewałam się tego, ale odczuwam bardzo wyraźnie skutki bycia laureatką takiego konkursu. Natomiast czy jestem zmęczona? Nie. Nie. Dobrze. Po pierwsze mam takie poczucie, że tak jak Pani wspomniała, mapa pojawiła się pod koniec 2019 roku. Pierwsze spotkania były w listopadzie i w grudniu. W lutym miałam ostatnie spotkanie w Warszawie z publicznością, a później pojawiła się pandemia i jest lockdown, tak? I właściwie mam poczucie, że ja nie spotkałam się z czytelnikami, nie spotkałam się z ludźmi, tak jak teraz się spotykam z Panią, tak? Rzeczywiście czytam informacje na temat mapy od czytelników, na przykład na Instagramie, tak? Czasem zdarza się jakiś miły komentarz i to jest niezwykle miłe. To jest tak, jakby światło zaświeciło przez okno. Jak wiosna, która się pojawia po bardzo długiej zimie. A propos miłych komentarzy, to ja jeszcze do tych wszystkich słów właśnie uznania dla Pani pozwolę się jeszcze dodatkowo podeprzeć recenzją Tymoteusza Milasa, który pisze o Pani w ten sposób. Nie wiem, czy można dobitniej zaakcentować w debiucie swoją odrębność pisarską na polskiej scenie literackiej, miejscu od jakiegoś czasu nieprzychylnemu autorom o artystycznych ambicjach, którym literatura służy do prowadzenia symbolicznych opowieści o dusznych tajemnicach skrywanych przez człowieka. Zastanawiające jest, że tyle trzeba czekać na odkrycie takiego talentu prozatorskiego, odbijającego się we własnym niepowtarzalnym blasku. Zapewne miło się słucha tych słów. No. To przejdę do pytań o mapę, oczywiście. No więc mapa, którą tutaj widzimy, przez wielu czytelników traktowana jest jako zbiór opowiadań, natomiast część osób bardziej widzi ją jako taką postmodernistyczną powieść z 7 rozdziałami. I zwolennicy tej teorii podkreślają, że właśnie te wątki, które się pojawiają w opowiadaniach, przenikają do innych opowiadań. Bohaterowie również pojawiający się w jednych opowiadaniach, widzimy ich w drugich. Na przykład w pierwszym opowiadaniu Bezsenność mamy studentkę, która wygłasza wykład na temat średniowiecznych narzędzi tortur. Po czym w kolejnym opowiadaniu zatytułowanym właśnie Mapa jesteśmy właśnie w Heidelbergu, gdzie widzimy, gdzie spotykamy bratanicę opata, która przychodzi właśnie codziennie do tej biblioteki, do tej jezuickiej czytelni i poszukuje informacji na temat działań inkwizycji, świętego oficjum. No tak, to prawda. Ja pisałam opowiadania i z pełnym szacunkiem odnoszę się do interpretacji, że to jest powieść. Zresztą rozmawiałam na ten temat z moją wydawczynią, zanim książka się pojawiła, bo Krystyna Bratkowska, czyli Misza, także zauważyła, że to może być ewentualnie traktowane jako powieść. Ale jako powieści ja tego nie pisałam. Pisałam to jako osobne opowiadania, które łączą pewne motywy, tak? Przedmioty, trochę może niecodziennie potraktowane.
No i te postaci są nieprzypadkowe, one tam są, bo niektóre w ogóle ciągną się przez wszystkie opowiadania, tak? Pewne wątki tematyczne, pewne postaci, pewne przedmioty. Wydaje mi się, że to może być przyjemne dla czytelnika prześledzić sobie, co się komu spodoba, tak? Komuś się spodoba niebieski dzbanek, a komuś się spodoba zegarek. No i ciekawa jestem też, jak czytelnicy to czytają. Natomiast ja pisałam to jako opowiadania i stoję na stanowisku, że to jest zbiór 7 opowiadań połączonych pewnymi wątkami. Natomiast absolutnie uprawnione jest także mówienie o tym, że to jest nowoczesna forma powieści. Nie było to moim zamysłem, ale jest tam taki potencjał interpretacyjny. Wiem, że rozpoczęło się od jednego opowiadania, oczywiście musiało się od czegoś rozpocząć, natomiast nie miała Pani zamysłu na początku cyklu, prawda, takiego, tylko nie miała. On się zrodził później. Tak, to była taka niezwykła sytuacja, ponieważ to pierwsze opowiadanie pisałam dlatego, że obiecałam przyjaciółkom, koleżankom, że weźmiemy razem udział w konkursie we Wrocławiu. W konkursie w Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania i tam jest co roku właśnie konkurs na opowiadanie, jest narzucony temat, co roku inny i tak bez nadziei, że ja wygram ten konkurs, ale ponieważ obiecałam, no to ja zazwyczaj dotrzymuję słowa i napisałam to opowiadanie, zresztą wszystkie napisałyśmy i wysłałyśmy. W tamtym roku pamiętam, że Olga Niziołek nie napisała opowiadania, ale też wzięła udział w tym festiwalu jako tłumaczka i dostała nagrodę. Ona przetłumaczyła opowiadanie wtedy. Natomiast ja napisałam mapę, która, to był mój błąd, miała za dużo znaków. Ja sobie źle przemnożyłam ilość znaków przez strony i wyszło mi tam kilka tysięcy znaków więcej, w związku z czym to opowiadanie musiało odpaść ze względów formalnych i gdybym ja siedziała w jury, to też bym takie opowiadanie odrzuciła. To dla mnie jest jasne. Więc to było trochę zabawne, znaczy to jest teraz zabawne, jak o tym opowiadam. Z dystansu czasu. Natomiast wtedy przeżyłam dużą frustrację, tak? Bo to był duży wysiłek napisać to opowiadanie jeszcze latem, nie było prądu, nie było internetu. Ale napisałam je i wtedy pamiętam, że zadzwoniłam do mojego przyjaciela Jurka Franczaka, który jest też pisarzem, literaturoznawcą. Spędzaliśmy fragment wakacji razem, bo nasze dzieci się przyjaźnią i my też dobrze się dogadujemy. On wyjechał wcześniej, ja jeszcze zostałam i z Augustowa zadzwoniłam do niego i mówię mu, wiesz co, Jurek, odrzucili mi to opowiadanie. On mówi, napisz resztę. I to było tak uwalniające, to było takie jak przyzwolenie, nie? Że napisz resztę. Dobra. On wcześniej czytał. Tak, tak, no spędzaliśmy te wakacje, on czytał też nawet tak mi przez ramię, w fragmentach, rozmawialiśmy o tym. Tak, to był ten drugi czytelnik, bo pierwszym był mój mąż, który wcześniej jeszcze przeczytał to opowiadanie, potem on popłynął na rejs morski. Już go nie było, nie mogłam do niego zadzwonić, ale to się wszystko bardzo szczęśliwie poukładało. Resztę wakacji spędziłam z moim synem. On dużo pływał w jeziorze Serby, a ja miałam dużo czasu na pomyślenie o koncepcji, o całości. No i tak jakoś następny narrator wszedł ze swoim głosem. Potem pojawili się kolejni bohaterowie, no i powstało 7 opowiadań. Miałam jeszcze pomysł na 8, ale nie można ciągnąć serii w nieskończoność, więc... Nie bez kowery też tutaj zapytam, czy była Pani już w Bydgoszczy? Bydgoszcz była u mnie. Bydgoszcz była u mnie. Niestety jeszcze nie byłam w Bydgoszczy. Wybieram się naprawdę, chyba po prostu sobie zrobię wycieczkę taką prywatną, rodzinną, może namówię córkę albo syna. Tematem tego konkursu była Bydgoszcz. Ja nigdy wcześniej nie byłam w Bydgoszczy. Czy w związku z czym sięgnęłam po mapę i stąd też ten motyw, tak, że musiałam zajrzeć do po prostu do mapy, potem sobie spojrzałam do tych map historycznych, przedwojennych, jeszcze starszych, bo Bydgoszcz ma niezwykłą historię, to jest jakoś wydaje mi się naprawdę fascynujące miasto. I w tym roku, w kwietniu, był festiwal, no niestety online, przeczytań.
ekipa bydgoska przyjechała do Krakowa, ponieważ w Krakowie mieli kilku autorów, z którymi chcieli nagrać rozmowy. Między innymi właśnie jedną z tych autorek byłam ja. No i rozmawialiśmy w Pałacu Potockich na rynku głównym. Tam kiedyś był Instytut Goethego, teraz jest księgarnia i takie bardzo kulturalne miejsce. No i rozmawialiśmy z Michałem Tubaczyńskim o mapie. Później dostałam jeszcze od nich mnóstwo książek. Emilia Walczak pamiętała o tym, że mnie Bydgoszcz inspiruje i wysłała mi cały pakiet. Ja już je zdążyłam przejrzeć i one tylko potwierdzają moją intuicję, że tak, warto pojechać do Bydgoszcz. Ale cieszę się, że jestem w Kielcach, bo proszę sobie wyobrazić, że ja przez Kielce też tylko przejeżdżałam, a w Kielcach mam przyjaciół. No, to warto dzisiaj może albo... Zadzwonić. Może dzisiaj zadzwonię do Marcina Szmela, może mi się uda z nim spotkać. Książki nie czyta się łatwo. Napisana jest taką rwącą narracją, zdania eliptyczne się pojawiają. Poszatkowana fabuła. Ja przyznam, że przeczytałam raz, potem przeczytałam drugi raz. Zaczęłam sobie robić notatki, bo pani tak bardzo motywuje tego czytelnika, żeby się tak intelektualnie tutaj wysilił po prostu i też emocjonalnie też go pani tak tutaj trzyma i nie pozwala zapomnieć właśnie o książce, póki się tam właśnie tego wszystkiego nie wyprostuje, nie, tego wszystkiego się człowiek nie domyśli, nie wiem, po prostu nie odgadnie, o co tak naprawdę chodzi i też nie powiąże się ze sobą tych wszystkich wątków. Tak jak powiedziałam, nie czyta się łatwo i też zebrane historie i zebrani bohaterowie wydają się ze sobą nie mieć nic wspólnego, prawda? Bo są tam, mamy inkwizytora, mamy nazistów, komunistów, mamy postacie, postacie fikcyjne i autentyczne, takie właśnie jak Rembrandt czy średniowieczny żeglarz Andreas Bianco i jeszcze kartograf Fra Mauro. I wszystkie te opowiadania łączą pewne artefakty, jakimi są, jest albo są mapy, jakimi jest też medalion z podobizną Fra Mauro. I jeszcze mamy jeden element, jakim jest akwaporta Rembrandta. Na której też jest odbicie mapy. Tak. Mm-hmm. I też akwaporta, bądź akwaforty, prawda? Tak. Tytułowa mapa tajemnicza istnieje naprawdę, jak sobie doczytałam. Widzicie sobie gdzieś w weneckim muzeum. Uznawana jest za taki największy pomnik średniowiecznej kartografii. Mamy na niej odwrócony obraz świata, wyrysowany czarnym atramentem ze złoceniami i przedstawia taką chrześcijańską wizję świata z zaznaczonym Edenem. A pani tą mapę troszeczkę zmodyfikowała na swoje potrzeby literackie i zafundowała pani swoim bohaterom piekło zamiast tego Edenu, raju, właściwie pierwszy krąg piekieł. Tak, jak pani wpadła na w ogóle na ślad tej mapy? To nie jest romantyczna opowieść, niestety. Chciałabym, żeby była jakaś tajemnicza, że nie wiem, siedziałam w archiwum, ale nie. Szukałam przedwojennych map w Bydgoszczy, a wyszukiwarka podsunęła mi inny rekord. Najstarsza mapa. Ja pisałam najstarsza mapa Bydgoszczy, a wyszukiwarka skreśliła ostatnie słowo i podsunęła mi kilka map średniowiecznych, a jeszcze nawet jakieś starsze pojawiły się, jakieś antyczne zarysy. I no i internet jest dostępny wszędzie, w związku z czym i dla każdego, w związku z czym nie musiałam jechać do Włoch. Może to trochę szkoda. No ale siedziałam sobie tam w tej Puszczy Augustowskiej, głęboko w sosnowym lesie. No i przeglądałam sobie właśnie średniowieczną mapę. Rzeczywiście glob jest tam odwrócony w stosunku do tego, co my uznajemy za naturalną orientację mapy, tak? Tam jest północ na dole, a południe na górze.
Natomiast z tym piekłem to jest tak, że w napoleonistyce czytaliśmy jakąś powieść, z której wynikało, że w XII lub XIII albo nawet XIV wieku, przepraszam, tak to musiało być ciut później, ponieważ sama koncepcja czyśćca jest dość późna. Ale właśnie wówczas pojawili się śmiałkowie, którzy postanowili odnaleźć wejście do czyśćca. No bo skoro jest czyściec i on jest w niebie, tak, to musi być gdzieś do niego wejście. Prawda? Do nieba idzie się po śmierć, ale do czyśćca musi być gdzieś wejście. No i zaczęły się poszukiwania. Bardzo ciekawe. I jakoś sobie pomyślałam, że no a co z tym piekłem, nie? Dantego chociażby. Prawda? Że tam to poszukiwanie i próby zaznaczenia wejścia do piekła w jakichś najbardziej niedostępnych miejscach, które wówczas się wydawały najbardziej niedostępne oczywiście, to jest także bardzo nośny motyw literacki, że to jest niezła metafora tak na dobrą sprawę. Szukamy tego wejścia do piekła na zewnątrz, gdzieś na mapie, nie? Ale wejście do piekła jest w nas. Dokładnie. Przedmiot, właśnie jakim jest mapa, który łączy te opowiadania, jest takim obiektem pożądania. Jest takim skarbem, bo takim skarbem w średniowieczu były mapy. Pożądali tych map, szczególnie właśnie władcy, monarchowie, papieże, królowie, prawda? Pan tu wspominał królu Hiszpanii, królu Portugalii. I czy w związku z tym ta mapa, dlaczego akurat mapa? No, wydaje mi się, że to także jest i metafora, i symbol. Nie? Tak symbol w bardzo prostym przełożeniu, symbol władzy i posiadania. Mam mapę, to ja to posiadam, prawda? Bardzo duże obszary ziemskie właściwie posiada się na wyrysach. No bo nawet czasem nie można ich ogarnąć zmysłowo, tak? Można je... Poza tym w średniowieczu były białe plamy, prawda? Właśnie. Które też były nieodkryte. No właśnie. A ta mapa jest z czasu przełomu, prawda? Już było wiadomo, że coś jest na antypodach, ale jeszcze nie było wiadomo co. Ona jest wyjątkowo wiarygodna, ona jest w miarę dokładna jak na tamte czasy. Natomiast no dlaczego był to przedmiot pożądania? Oprócz tego, że właśnie symbolizował posiadanie i rozciąganie władzy na te tereny, to także był po prostu cennym przedmiotem, bo teraz mogę sobie wydrukować wyrys z rejestru gruntów. Jejku, jak to banalnie brzmi, ale też jest bardzo cenne. Natomiast wówczas no, miejmy świadomość, że ta mapa była rysowana przez co najmniej dwóch, a być może jeszcze mieli pomocników, ale co najmniej dwóch znamy z imienia i z nazwiska, mieszkańców klasztoru. Jeden z nich był mnichem, a drugi był świeckim mieszkańcem klasztoru przez 20 lat. I to było rysowanie tej mapy dzień w dzień, zbieranie dokumentacji, a potem tworzenie jej, w ogóle samo stworzenie pergaminu, tak, który jest tak ogromny, to jest już niebywałe, bo ten pergamin ma ponad 2 metry na 2 metry. Wykonanie czegoś tak dużego ze skóry zwierząt, bardzo cienko wyprawianej skóry zwierząt, zresztą zabijanych w rytualny sposób, już ten proces jest i kosztowny, i długotrwały, tak? Więc przedmiot stworzony, czy ten materiał wykorzystany na stworzenie mapy, na stworzenie kolejnego dzieła sztuki jest, no jakby widzimy, że na czymś tak cennym nie mogło powstać byle co. Tak, że to nie było tak, jak my teraz dajemy kartkę
porysuj i wyrzuć do kosza. Zdecydowanie tak? Podnosiło tą wartość jeszcze dodatkowo, oczywiście. Tak, więc po pierwsze materiał, po drugie praca i czas poświęcony na to 20 lat. Po trzecie koszt kolorowych tuszy i atramentów, plus zwłocenia, plus zbieranie dokumentacji. No to wszystko robi nam coś bardzo cennego. A przy okazji dotarłam do informacji, to już z klasztoru z Włoch, z których wynika, że tego materiału zostało zamówione o wiele więcej, niż by wymagała tylko jedna mapa. Co najmniej wiemy o dwóch kopiach. Jedna zaginęła, druga gdzieś się pojawiała w czasie stuleci. No i to jest też bardzo interesujące, prawda? Co jest kopią, co jest oryginałem? Czy kopia, która wcześniej opuściła pulpit kartografa, jest oryginałem czy kopią? Nie? Ten egzemplarz. Tego się nie dowiemy. Tak tego się nie dowiemy i właściwie jest to problem no, troszkę prawniczy, ale nierozstrzygalny, zwłaszcza jeśli nie chcemy anachronicznie podejść do tematu i nie narzucać średniowiecznym zasadom naszych norm i naszych interpretacji. Nie? Oczywiście. Nie możemy zastosować tutaj prawa autorskiego. Jako no nie, wtedy nie. Do tych wszystkich artefaktów, o których właśnie wspomniałyśmy przed chwilą, ja jeszcze dodałabym taki motyw, który się przewija przez opowiadania, jest to motyw skóry w ogóle. Przede wszystkim, tak jak już pani przed chwilą powiedziała, mapa wykonana jest ze skóry tych nieszczęsnych jagniąt wyciągniętych, prawda, z brzuchów żywych owiec. No tak jak karakuły, prawda? To jeszcze w XX wieku, a nie wiem, czy nawet nie współcześnie, futra z karakułów, no to przecież to jest właśnie to, tak? A był taki czas, kiedy bardzo modne i były symbolem prestiżu futra wykonane właśnie właśnie w ten sposób uzyskiwanych skór, prawda? Więc to nie jest nic niezwykłego w historii ludzkości. Nie. Tak, niemniej jednak mamy też opowiadanie Rzeziński syn, gdzie również jest motyw skóry. Mamy skórowanie zwierząt, zresztą bardzo fachowy, taki z punktu widzenia rzeźnika właśnie opis, jak tą skórę się ściąga ze zwierząt, ale też jest skórowanie ludzi. I to właściwie są to niewolnicy, których właściwie nawet nie nazywają ci bohaterowie ludźmi, tylko istotami bez duszy. No, więc takie opisy też tutaj są. Poza tym często pojawia się w opowiadaniach motyw skóry w odzieży. Często są skórzane rękawiczki, skórzane buty oficerskie. I też ten motyw skóry jest w ostatnim opowiadaniu Dworzec, gdzie do przedziału wchodzi, którym podróżuje bohater, wchodzi kobieta, która niesie ze sobą skórzaną walizkę i cała w jego oczach w ogóle jest taka jakaś cała skórzana, elegancka, wytworna. Przy czym kiedy siada gdzieś blisko niego i ona zasypia, a on może przyjrzeć się jej z bliska, jej twarzy, czuje, że widzi, że jest wręcz przeciwnie, że jest odrażająca i właśnie już nie taka elegancka. No tak, rzeczywiście motywem przewodnim tego filmu opowiadania jest skóra i ona jest tutaj osobnym bohaterem. Nie jest moją rolą wykonywać pracę czytelnika, tak? Nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego i jak ten motyw łączy się ze sobą, bo to już jest naprawdę kompetencja każdego człowieka, który po prostu sięga po tę książkę, po każdą książkę i sobie po prostu czyta. No bo te rzeczy po prostu funkcjonują troszkę na zasadzie skojarzeń też. I pamiętajmy, że też będąc czytelnikami nie jesteśmy ludźmi jak biała kartka, tak? Każdy z nas ma inną troszeczkę wrażliwość i troszkę inną wiedzę o świecie. Są ludzie, dla których informacja pergamin
od razu niesie ze sobą konotację skóra. Ale są tacy, którzy myślą, że pergamin to jest bardzo cienki papier, taki troszkę jak kalka, nie? Lekko przeźroczysty. Więc, a są tacy, którzy w ogóle nie mają refleksji na ten temat, bo nie muszą, tak? No bo któż z nas ma na co dzień do czynienia z pergaminem? Ja nie. No, więc w ogóle ściąganie skóry, no to uosabia przede wszystkim ogromne cierpienie, ogromną przemoc, okrucieństwo, tak jak można by to odbierać, prawda, w ten sposób. I wydaje mi się, że w mapie prowokuje Pani taką odpowiedź na pytanie o genezę zła po prostu, skąd ono się bierze, to zło, które kroczy przez świat właściwie od momentu jego zarania, które szerzy się tak bezkreśnie właściwie dookoła. Szerzy się ono wtedy, kiedy człowiek pragnie władzy nad miastem, nad krajem, nad kontynentem, po prostu władzy nad drugim człowiekiem. Czy też to zło też być może wynika też w jakiś sposób, inną genezą tego może być, że w momencie, kiedy ta ofiara jest tą ofiarą i, że tak powiem, doznaje tego zła, tego cierpienia, to jednocześnie jej samej wyzwalają się podobne instynkty, bo to też mówi się, że zło rodzi zło. Tak, jest w tym coś, co Pani mówi, dokładnie. I te dwa źródła tutaj może to musieliśmy zapytać czytelników, ale może są widoczne. Kiedy myślałam o Andreasie Bianco, czułam do niego ogromną sympatię i bardzo polubiłam tego bohatera. Może też troszeczkę przez empatię i zrozumienie, jak bardzo trudne musiało być dla niego odebranie mu wolności. Tak, on został skazany za karę na pobyt w klasztorze i rysowanie tej mapy. Gdy tymczasem on był nawigatorem, a jego pasją było żeglowanie, przemierzanie przestrzeni. Na pewno nie siedzenie w zamkniętej bibliotece. I tak sobie myślę, że ta krzywda, która się dokonała, tak, że on jako młody 20-letni chłopak został zamknięty w klasztorze, a wyszedł, czy uciekł z niego, czy opuścił go, mając lat 40 ponad. Już był, no, powiedzieć dojrzałym, to mało powiedzieć, bo jak na ówczesny standard zapewne starszy mężczyzna. Zgorzkniałym, złamanym, przegranym, tak? Właśnie przegranym. I to, że on szuka piekła, to właściwie on je w sobie nosi, nie? To cierpienie, które ma, on je ma i wyobraził sobie, że kupi sobie za tę mapę wolność i ją traci. To jest takie, no właśnie, ta mapa może być także symbolem wolności, nie tylko opresji i zła i pożądania, no ale też kartą przetargową w wygranym, przegranym losie ludzkim. Troszkę tak traktowane jakby to poza wnętrzem. Z drugiej strony też oprawcy często też powołują się, ci, którzy się ją złopowują, powołują się na Boga, tak? Tak. Że czynią, mamy wolę tutaj Boga, tak, Gott mit uns, prawda? Mamy na klamrach niemieckich oficerów, oczywiście jest święte oficjum, które działa w imię Boga, czy też taka sentencja, jeśli Bóg z nami, to któż przeciw nam, prawda? Tak. I też mapę można odczytywać z perspektywy zagłady. Zagłady, która jest właśnie widoczna na mapie, bo ponieważ bohaterowie, kiedy oglądają mapę, na początku są zafascynowani, a później coś wprawia ich w przerażenie, prawda? Tak jak Rembrandta i innych widzą właśnie jakieś potworne rzeczy. W bezsenności bohater ma koszmar, dlatego też cierpi na tą bezsenność, bo nie chce zasnąć. Gdzie śni mu się, że jest przygniatany przez martwe ciała dzieci, kobiet, mężczyzn, prawda? W Faustie pokazuje Pani obraz zagłady miasta, które zostało opanowane przez zarazę, tak? Przedstawia Pani leżące trupy na ulicach, wywożone gdzieś poza granicę miasta przez nieszczęśników, którzy za chwilę podzielą ich los. Mamy też oczywiście zagładę Żydów, mamy Holokaust, prawda? Też jest zagłada, tak jak już powiedziałam, w tym kontekście właśnie
po prostu chrześcijańskim, bo też na przykład tam bohater patrzy na freski Giotta, prawda, w kościele, w bazylice jakiejś, chyba też włoskiej, i widzi Bolzano, tak, i widzi właśnie tych potępionych i widzi coś dziwnego tam po prostu, bo ci potępieni, którzy pędzą na koniach w stronę piekła, wracają się i wyciągają ręce w kierunku tego zła, które ich tam pędza. No tak, to rzeczywiście jest tak, że freski Giotta, Angelotta Giotta, oglądałam i zapamiętałam ten. On się znajduje w kaplicy San Giovanni. Pokazywała mi koleżanka, która była we Włoszech i robiła zdjęcia. Ja nie byłam niestety i nie widziałam ich naprawdę. Znaczy, w kaplicy. Naocznie. Tak, dokładnie, tylko za pomocą tych nowoczesnych środków. Natomiast zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Później sobie powiększyłam, przyglądałam im się i one jakoś zapracowały tutaj. No, wydaje mi się, że to jest motyw, który do tej książki pasuje, tak? Bo rzeczywiście jest tam co najmniej kilku bohaterów, jakaś część bohaterów, którzy ewidentnie zmierzają ku przepaści, ku rozpaczy, tak? Zaczyna się od Andreasa Bianco, ale jego alter ego, jego kolejnymi wcieleniami, czy następcami, czy kontynuatorami jego misji są bohaterowie, którzy też krocząc przez świat i czyniąc zło, zmierzają ku samozawładzie. No i ten fresk, jeżeli pani go zapamiętała, to jest mi ogromnie miło. Pojawia się chyba bodajże dwa razy. W książce kreśli pani taki dosyć wyraźny układ sił na świecie. Jest to świat męski, właściwie od samego początku. I stosuje pani tutaj pewien zabieg, mianowicie taki, że zabiera pani kobietom imiona, a obdarza pani bardzo hojnie nimi mężczyzn. Często mają te dwa imiona, mają też nazwiska często, a nawet często pani mówi o ich rodowodach, przodkach. Tak, to jest koncepcja, która chodziła ze mną już dłuższy czas, zanim zabrałam się za pisanie mapy i pisałam pewne takie, powiedzmy, miniatury czy jakieś mniejsze formy, z których właśnie kobiety nie miały imion. Co charakterystyczne, nie wszyscy się orientowali, czytając te opowiadania. Nie te, które są w mapie, tylko te wcześniejsze, o których teraz mówię. I to było niezauważalne. Kiedy bohater nie miał imienia, to jakoś rzucało się w oczy. Natomiast jeśli bohaterka nie ma imienia, albo jakaś drugoplanowa postać nie ma imienia, no tak, to ta kobieta w czerwonej sukience i już wiemy, która to jest. Tak, matka. Służąca. Albo nie wiem, kto tam jeszcze. Nie, gospodyni. Lekarka. Pani doktor, pani to, pani tato. Ona nie ma imienia. Wielu, wielu takich właśnie narracji. A jeszcze wcześniejszym źródłem mojego w ogóle, mojej refleksji, mojego myślenia na ten temat jest informacja, że na starszych cmentarzach XVIII-XIX-wiecznych, które odwiedzałam w Bieszczadach i w ogóle w Beskidach, a także na wschodzie Polski, w okolicach Roztocza, Chrubieszowa, Lublina. Są cmentarze, w których 80% to nagrobki męskie. Są takie księgi, na przykład na Kirkutach, na cmentarzach żydowskich, na cmentarzach prawosławnych. Są takie księgi prowadzone, gdzie jest wypis. Rejestr. Wydaje mi się, że na cmentarzach komunalnych też coś takiego jest. Nawet na pewno, bo przecież jak się na dużych cmentarzach szuka miejsca, no to podaje się imię, nazwisko i jest możliwość znalezienia tam, nie wiem, odpowiedniej kwatery. I z tego wynikałoby, że 80% to mężczyźni, co jest logicznie niemożliwe, prawda? Bo no okej, okay, mogą być takie lata, że kobiet jest mniej albo więcej, o kilka procent, 2-3.
jak była wojna, no to może się to zdarzyć nawet na niekorzyść mężczyzn, tak? Bo poszli na wojnę, zginęli w jakichś miejscach takich anonimowych, zbiorczych mogiłach, tak? A tutaj nagle się okazuje, że te kobiety były, że właściwie no nie uwidoczniono ich imion i nazwisk na nagrobkach. No i okazuje się, jak zaczęłam drążyć temat, dotarłam właśnie, stąd moje też kontakty z judaistyką, bo tam miałam specjalistów, którzy zajmują się nagrobkami i symboliką w ogóle cmentarzy i imion. I stamtąd mam informację, że no, było to dość powszechnym zwyczajem, tak, że na przykład służące nie wracały już po śmierci na łono swoich rodzin, tylko były chowane w grobowcach rodzin, u których pracowały, ale bez imienia. Tak? Albo tylko jakaś taka wzmianka, że tutaj leży też ktoś taki, tak? Ale nie imię i nazwisko, tylko że jest jeszcze jedna osoba pochowana. Podobnie było z kobietami niezamężnymi, starymi pannami, które były niejako, nie pełniły osobnej funkcji w rodzinie, tak? Były takimi... Czy pamiętacie Martę? Czy pamięta pani Martę z Nadniemnem? Właśnie ona jest Martą, ja ją pamiętam jako Martę, ale w gruncie rzeczy ona była taką osobą przy rodzinie, prawda? Czuła się niepotrzebna. To nieprawda. Te osoby są najpotrzebniejsze na świecie. Bez nich w ogóle dom by nie funkcjonował, w ogóle życie by nie funkcjonowało. No ale te kobiety, których rola jest tak fundamentalna, że wręcz niezauważalna, tak? Za życia czuły się pomijane, bo zdarzało się, że nikt nie zwracał się do nich po imieniu, a po śmierci były po prostu chowane anonimowo. Także te kobiety, które zmarły przy porodzie razem z dzieckiem. Zdarzało się, że były chowane w grobowcu męża, tak? Który chciał o tym zapomnieć. No bo wiadomo, nieszczęście. Kobieta się nie albo się po prostu nie zasłużyła. Albo się nie zasłużyła. W ogóle to troszkę wstyd, bo może to jednak było coś złego, że ona tak to dziecko złe urodziła, które umarło zaraz z nią przy porodzie, tak? Nie, takich dużo jest w tym złych skojarzeń, złych przesądów, stereotypów, które są bardzo krzywdzące. I może to jest przyczyna. Nie zmienia to jednak faktu, że to jest ogromna niesprawiedliwość. No i chciałam zobaczyć, jak to, skoro tak się dzieje w rzeczywistości, jak to funkcjonuje w literaturze. Literatura to tak nie jest. W literaturze tej, którą ja czytałam i znam, kobiety mają imiona zazwyczaj, to ja sobie nałożyłam taki wymóg, żeby w ten sposób temu się przyjrzeć i tak właśnie przez brak pokazać, a właśnie no, przez to, że odejmuję coś, pokazać brak. Nie? No i czy podarcie z imienia. Podarcie z imienia. To jest takie zresztą te kobiety tutaj w tej książce są traktowane przedmiotowo, prawda? W gruncie rzeczy mężczyźni bardziej chcą władzy, bardziej chcą tego przedmiotu niż kobiety. Pożądanie i pragnienie posiadania mapy jest silniejsze niż pragnienie i miłość do kobiety. Doszukiwałabym się tutaj jeszcze jednego takiego zagadnienia. Nie wiem, czy mam rację. Większość tych bohaterów, oczywiście męskich, to ma imię zaczynające się na A. Mamy Alojsa, Adolfa, Andrę, Adriana, Andrzeja, nazwisko Adler. Można by to odczytać jako sugestię, że tak naprawdę to jest jeden bohater. Zresztą pani chyba tak wspomniana, który gdzieś tam sobie wędruje. Można. W poszukiwaniu mapy w różnych wcieleniach być może, a może to jest ten sam bohater. I wędruje sobie po Europie właśnie ten bohater jeden. Troszkę tak myślałam, ale to tylko w przypadku jednego z opowiadań. Natomiast później to jakoś się rozrosło i troszkę było niekonsekwentne, ale jest. Rzeczywiście szukałam różnych wersji imienia Andrzej. Andrzej, Andrę, Andreas, Andrzej. Imię Andrzej nosi w sobie ten element androgeniczności. Tak? Jest bardzo męskim imieniem. Znaczy wszystkie męskie imiona są męskie. Ale tutaj jest ten źródłosłów, który w ogóle odnosi nas do
do tego, co androgeniczne. Tak przynajmniej przeczytam w słowniku imion Józefa Bułbaka, księdza naszych imion. I stąd mój trop, tak, że zaczęłam iść sobie też tak właśnie, skoro już w ogóle zajęłam się imionami, no to zaczęłam też poszukiwać różnych form imienia Andreas, Andrzej, tak. Jest też to samo z Bianką. Ja tam szukałam bardzo, tylko to w tak, którymś Weissman momencie. Jest. Tak. To mi było potrzebne tam do zmiany tożsamości w opowiadaniu Grobowiec. Nie? Tam jest taki switch, taka mała przewrotka. Taki zabieg. Dużo jest takich sztuczek w pani książce. Pokazuje pani też pewną powtarzalność historii. Na przykład w tym opowiadaniu Faust mamy, przeplatają się dwie sceny odległe od siebie wiekami. Więc do Rembrandta puka służąca, znaczy puka dziewczyna, która jest córką kapitana statku, która musi opuścić swój dom i właściwie szuka dachu nad głową, strawy, nie wiem, jakiejś pracy. I równolegle właściwie mamy historię, gdzie w niemieckiej, Gdańsku. Tak. To jest w Gdańsku, tak. Gdańsku, ale do niemieckiego antykwariatu, tak. Puka Żydówka, która również szuka tam schronienia. No tak, to prawda. To ładnie pani wyciągnęła ten motyw. Ja w ogóle bardzo miałam dużą przyjemność w przeplataniu wątków. Tutaj jest kilka opowiadań, które tak się właśnie składają z co najmniej dwóch narracji. I miałam bardzo dużą przyjemność w takim budowaniu tych opowiadań dla moich własnych potrzeb, bo ja nie miałam pomysłu, że ja to wydam, tak? Po prostu pisałam opowiadanie, żeby mi się nie nudziło, to sobie robiłam takie troszkę, powiedziałabym, utrudnienia. No i właśnie dwie opowieści, które nie zawsze się zazębiają, ale w pewnych momentach mają punkty styczne. Tak, to wydaje mi się zawsze w powieściach, w książkach, w opowiadaniach interesujące. Te punkty styku dwóch różnych opowieści. Nie? I tak sobie kombinowałam, jakby tutaj właśnie połączyć odległe czasy albo zupełnie różnych bohaterów, bo zupełnie inną energię ma służąca Rembrandta, później jego kochanka i matka jego córki, a zupełnie inną energię ma żydowska dziewczyna, która przychodzi i zna się na staroksie, tak, na starodrukach, dokładnie. Ale tak, rzeczywiście jest tak. Jeszcze innym takim motywem opowiadań jest stosunek właśnie, prawdziwość może, no, stosunek oryginału do falsyfikatu. Właśnie tego oryginału do kopii. Tu zresztą pani wspomniała o kopiowaniu map. I tak naprawdę właśnie nie wiemy, co było pierwsze, która akwaforta była pierwsza, tak? Ta, która, na której Faust patrzy na mapę, czy ta, która patrzy na światło odbite od lustra, prawda? W stronę okna. Fałszowane są to dokumenty. Jest, przepraszam, to już jest moje fałszerstwo. Bo nie ma akwaforty Rembrandta, na której Faust patrzy na mapę. Wiem, tam że. Tam jest globus. Tam chyba. Jest globus, tak. Ale mnie globus nie był do niczego potrzebny, to by było za dużo troszkę tych kul ziemskich i odbić. W związku z czym ja wymyśliłam tę akwafortę. To jest tak, że to jest postać, jakby to jest przedmiot fikcyjny. I takich jest tam dużo, no bo to jest w ogóle fikcja literacka, to nie jest prawda, to nie jest książka historyczna. Jest tam jeden czy drugi bohater, który rzeczywiście istniał, na przykład Andreas Bianco albo Fra Mauro, ale oni są i tak sfabularyzowani, oni też są tylko swoim własnym odbiciem, są właściwie są fałszerstwem. W ogóle jakbyśmy popatrzyli na to od takiej strony, to czy w ogóle literatura współczesna, tylko współczesna, literatura fabularna nie jest fałszowaniem rzeczywistości? Tworzeniem rzeczywistości obok rzeczywistości nieprawdziwej, a jednocześnie jakże prawdziwej, bo przecież jak ja czytam, tak jak pani czyta, to wchodzimy w ten świat, w niego wierzymy. On jest, jego wewnętrzna spójność jest
ważniejsza niż to, czy my potrafimy powiedzieć, czy ten bohater był, czy nie był prawdopodobny w naszym rozumieniu. Podobną iluzję tworzą mapy, prawda? Iluzję rzeczywistości, tak, której tak naprawdę nie ma. No nie, no nie ma. Jak nie ja ma. Patrzę na mapę, to wiem, jaką drogę mam przejść, żeby dojść, ale ta kropka to nie jest kropka. Ja tam, jak będę naprawdę w rzeczywistości, to nie spotkam żadnej kropki, tak? Ani żadnego trójkącika. Tylko spotkam, nie wiem, znajdę kamień albo wiatę, pod którą będę mogła się przespać w Bieszczadach albo gdzieś tam na dziko, nie? Tak. Tak, to jest iluzja. Niemniej jednak mamy właśnie ten motyw właśnie fałszowania dokumentów, fałszowania tożsamości i doszukiwania się prawdy, tej potrzeby dociekania prawdy, tego jak było, jak to naprawdę było w przeszłości. I jeden z bohaterów tutaj w opowiadaniu Szpital poszukuje nazisty, no poszukuje tego lekarza, prawda, z obozu, który najprawdopodobniej, którego zobaczył na zdjęciu, który najprawdopodobniej przyczynił się do śmierci, cierpienia jego matki i poszukuje go przez wiele lat. Ma tam jakiś notes, gdzieś trafia w jego ręce z zapiskami, prawda? I za wszelką cenę ma taką potrzebę właśnie, żeby dowiedzieć się, jak było naprawdę. Ci bohaterowie właśnie poszukują tej prawdy. I tutaj gdzieś pani w którejś z rozmów stwierdziła, że my jak gdyby po to, żeby potrzebujemy tej prawdy o przeszłości, której tak naprawdę nie jesteśmy w stanie odwzorować tak dokładnie, jak to było, po to, żeby do końca jakoś określić swoją tożsamość, żeby dowiedzieć się prawdy o sobie, czy to jest tak faktycznie, że ta teraźniejszość jest umotywowana tym, co było kiedyś? No bliskie mi jest to myślenie, tak, że to nasze dziś to jest wczoraj, tylko z przesunięciem czasu. I że to, kim jesteśmy teraz, źródło swoje ma w przeszłości. Że jest sporo mechanizmów, które są tak naprawdę jeszcze nie do końca wyjaśnione i zbadane. I że na przykład dziedziczenie strachu, dziedziczenie traumy, tak? Czy pamięć. To déjà vu, które się też pojawia tutaj gdzieś w książce kilka razy, mają wrażenie, że coś się już wydarzyło wcześniej. Zapętlenie, prawda? Zapętlenie, że wracam do czegoś, co być może jest mi znane, ale jeszcze przeczute tylko, prawda? Może się zrealizować, ale nie musi. Ale skąd to przeczucie? No gdzieś z przeszłości. Z takim myśleniem o poszukiwaniu prawdy, no czy prawda rzeczywiście buduje naszą tożsamość? To dość śmiała teza, ale możliwa też w kontekście tej książki i innych, o których teraz myślę. Natomiast no, akurat ten fragment, o którym teraz rozmawiamy, który pani przywołała, i to nie jest neutralne miejsce. Odbywa się w szpitalu psychiatrycznym, w gabinecie psychiatrycznym w obecności psychiatry. I ten mężczyzna, który to wszystko opowiada, całe życie poświęcił na poszukiwanie, ale ja trochę bym się bała mu uwierzyć. Ja nie wiem, czy ja mu wierzę. Mnie się wydaje, że on jest w obłędzie. Może mówi prawdę, może tak jest, ale to jest nieprawdopodobne to, co się dzieje później, tak? Później już właściwie, kiedy on wędruje i próbuje się wydostać z tego, tak. Zresztą samo wejście do tego szpitala już jest labiryntowe, prawda? To jest ten ogród, w którym on się gubi za każdym razem, kiedy przychodzi odwiedzać żonę. To... Halo? Co z nim jest chyba troszkę nie tak. Tu jest lekka sugestia, no ale próba wyjścia, kiedy gasną światła, a on odnajduje to, czego szuka w ciemnej kotłowni, to nie jest książka, w której bohater jest prawdziwy psychologicznie, tak? Raczej bym powiedziała psychoanalitycznie. To proszę bardzo, możemy sobie na ten temat robić dywagacje i stroić żarty. No, wolno.
On się nie poczuje urażony, bo przecież jest tylko fikcyjną postacią. Natomiast ja bym nie wierzyła tym narratorom. W ogóle narratorom w książkach ja staram się z ograniczonym zaufaniem do niektórych podchodzę i bardzo ich lubię. Takim narratorem, który tutaj też chyba troszkę niewiele wie albo kłamie, jest Rzeźnicki syn. Nie? On jest pierwszym synem matki, a do ojca swojego nie jest w ogóle podobny. Do kogo on jest podobny? Chciałby być taki jak tato, jak ten rudy, niski, krępy, ale jest szczupły, filigranowy, wysoki i ma czarne włosy. Bardziej jak i pociągłą twarz. Tak, z tym duchowym. No a wcześniej jego matka jeździła z mięsem do klasztoru. Tak, tak. Więc ja tutaj niczego nie sugeruję, absolutnie nic złego nie mówię. Natomiast no, czy możemy mu do końca wierzyć? No może jest podobne do babki, tak jak mu mówiono. Nie tak jak go o tym poinformowano. Ale niemniej jednak ci bohaterowie, tacy właśnie troszkę poszarpani przez życie, tacy troszkę przegrani, oni starają się zrozumieć, właśnie mający jakieś takie wcześniejsze bolesne relacje ze swoimi dziećmi, rodzicami, starają się to odtworzyć, zrozumieć, jak najwięcej szczegółów, żeby zrozumieć, dlaczego tak się stało. No, dlaczego tak są? Dla niektórych ta wiedza jest, i to dosłownie dla niektórych, ta wiedza jest śmiertelnie niebezpieczna. Proszę spojrzeć, co się dzieje z kobietami. Ja nie miałam świadomości, że tak prowadzę tę narrację. Dopiero kiedy zobaczyłam całość, to do mnie dotarło, że właściwie główne bohaterki popełniają samobójstwo lub umierają w takich okolicznościach niekoniecznie. Jeśli potraktujemy Żydówkę, która staje w drzwiach antykwariatu oraz matkę Adriana Adlera jako tę samą postać, no bo można tak ją zinterpretować. Są dwa różne opowiadania, ale jest pewna ciągłość pomiędzy tymi bohaterkami. No to właściwie ona opowiada to jej syn, który ma wtedy lat kilka, tak? I mówi, wiatr ją zdmuchnął z okienka, które nigdy nie było myte. Ona by miała myć okno? I on nie stanęła w tym oknie, żeby je myć. I wiatr ją zdmuchnął zupełnie śmiertelnie. Wtedy rozbił się ten dzban. Przez niego. Dokładnie. No więc jakby można sobie tutaj tak szukać różnych wątków, co dla kogo jest interesujące, prawda? Co kogo ciekawi. No właśnie na przykład jak rozmawiałam we Wrocławiu w grudniu jeszcze z publicznością, bo to był rok 2019, świeżutko po wydaniu tej książki, rozmawiałam z Dobromiłą Jankowską na rynku we Wrocławiu. To ona powiedziała, że jej ulubionym przedmiotem jest ten rozbity dzbanek. A przecież to jest tak bardzo kobiecy symbol. To nie jest władza męska, tak? Tam nie ma tych rumpli, tych lin, którymi się steruje okręt, nie ma właśnie map, nie ma broni. Nie? To nie jest ta symbolika. No jest tam kilka takich delikatniejszych wątków także. Tylko jednak, żeby jak najpewniej odczytać książkę, dotrzeć do jej kwintesencji, to tutaj dobrze być zaznajomionym z szeroką literaturą, ponieważ stosuje pani tutaj dużo odwołań takich literackich, na przykład do Luisa Borgesa, prawda? Pani przed chwilą wspomniała o labiryntach i o innych. Mamy tutaj równą taką, prawda, obsesję symboli, prawda? Też zainteresowanie tym złem, prawda, genezą zła w takich rozłożeniach filozoficznych. Odwołuje się pani też, jak sądzę, do Tomasza Manna i doktora Faustusa, prawda, z bohaterką. Tam expressis verbis jest fragment, tak. Dokładnie. Tak, tak. Co jeszcze było inspiracją literacką? W pewnym sensie, kiedy pisałam tę książkę, zmagałam się też z różnego rodzaju wątpliwościami dotyczącymi języka. Tego, jak bardzo język jest nośny i czy rzeczywiście literatura jest dobrym narzędziem do przekazywania myśli, treści. No i trochę to może widać w tej książce, kiedy czytam ją we fragmentach, to akurat takie mi się trafiły.
że wyrażały dużo tej wątpliwości w słowo, w język. Taką wątpliwość nosi w sobie Adrian Adler od dziecka, tak? Ale to jest borchezowskie bardzo, nie? Że cała ta literatura to tylko 24 litery i nic więcej, kombinacja. Też ten student, który z 68 roku ma trudną relację z ojcem i mówi, o co się wtedy walczy? Słowa? Ej, słowa? Cóż one znaczą? Cóż one znaczą? Czy warto iść do więzienia za wolność słowa? Nie? I właśnie tak, takie to bywa momentami gorzkie, więc tutaj jest trochę takiej kontestacji, tej literatury kontestującej, podważającej wartości uznawane za fundamentalne dla społeczeństwa. Ale czy coś jeszcze jest? Co ja wtedy czytałam? Musiałabym sobie przypomnieć, ale też podejrzewam, że niektóre wątki pojawiają się nieświadomie. Bo rzeczywiście było tak w kilku rozmowach, że osoba prowadząca przypominała mi książkę, którą przeczytałam, a ja o niej nie pamiętałam. I jeżeli coś się pojawiło, to w sposób, o, na pewno bardzo wyraźną inspiracją było dla mnie wyznanie Ziomy Cabré. Tak. I tutaj powiem, że on w ogóle otworzył we mnie taką klapkę odwagi, żeby pisać, no właśnie tak. Nie kończyć zdania albo dokończyć je kilkadziesiąt stron później, albo żeby zapętlić jakiś motyw i wrócić do niego w zupełnie innym, nieoczekiwanym miejscu właśnie poprzez przedmiot. Zachwycające są niektóre fragmenty jego prozy, na przykład sytuacja, kiedy jego główny bohater znajduje się w sklepie ojca, w sklepie z antykami i dotyka instrumentów muzycznych. To za każdym razem jest magiczne i za każdym razem, jak czytam Cabré, to jestem pod tak samym ogromnym wrażeniem. Jeżeli miałabym kogoś zachęcać do tego, żeby czytał i żeby sięgnął po książkę, to naprawdę zachęcam, kupcie sobie Ziomę Cabré. Jak macie do wyboru mapę albo powieść katalońskiego pisarza, to naprawdę więcej przyjemności ja na pewno bym miała z tamtej lektury. Ale warto też wracać do klasyki. Jak najbardziej polecam i Tomasza Manna, i doktora Faustusa, i Czarodziejską górę. Jak najbardziej tak. Życie Józefa? Tak. Trzytomowa powieść o Józef i jego bracia. Józef i jego bracia. Fantastyczna rzecz, niby historyczna, ale niby fabularyzowana, niby biblijna opowieść, ale jest tak współczesna. Nieprawdopodobne to jest, jak te rzeczy współpracują z nami teraz. Czy ma pani jakiegoś mistrza, takiego, za którym chciała pani podążać? Albo jakiegoś pisarza, który jest dla pani absolutnym, nie wiem, mistrzem właśnie słowa, formy, kompozycji. Och, mam, ale to nie jest mój mistrz. To jest zupełnie innego rodzaju relacja. To jest pisarz, który absolutnie mi się wymyka. I cokolwiek o nim powiem, to natychmiast muszę powiedzieć coś zupełnie przeciwnego. Takiego na antypodach. Tak jak powiem, że jego cechą charakterystyczną jest dbałość o formę, to natychmiast mam powiedzieć, miał w dupie formę. Odrzucał ją całym sobą i jej nienawidził. Gniotła go jak za ciasne buciki. A jednocześnie jest mistrzem formy. Gombrowicz. Oczywiście. Gombrowicz. Naprawdę nie ma tutaj Gombrowicza. I nie ma, być może ktoś się doczyta i to będę bardzo zachwycona. Ja u siebie nie widzę wpływu. Tych rzeczy, które czytałam, a czytałam z największą przyjemnością i z największą uwagą jego dzienniki. No właśnie, nie powieści, tylko dzienniki, ale jak najbardziej ja jestem. To, że dostałam jego nagrodę i nagrodę jego imienia, to
To właściwie takiej koincydencji ja się nie mogłabym, gdybym to wymyśliła, to bym skreśliła, bo bym stwierdziła, że to jest nieprawdopodobne. Kto to wymyślił w ogóle? Baśka, ty dostałaś nagrodę konkursu. Ty! Nie, to nieprawdopodobne, nie? Ale naprawdę jest tak, że go lubię czytać, ale też właśnie może dlatego, że on jest taki... Dużo czytam książek tłumaczonych na język polski. A Gombrowicz jest wyjątkowy, bo czytam go, bo pisał po polsku, a on jest taki... Małopolski. No, małopolski i galicyjski przy okazji. Nie, 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 jest inny. Jest po prostu tak zupełnie osobny, że właściwie nie znajduje kogoś takiego jak on. On jest naprawdę, no... Jeżeli mówimy o Gombrowiczu, to mi się jakoś tak nasuwa od razu, ponieważ pani też publikuje swoje opowiadania w czasopiśmie Znak i jednym z opowiadań, jakie tutaj sobie przeczytałam, to jest opowiadanie Buty, gdzie pani przedstawia pewną gminę, tak? Bohaterem jest, właściwie głównym bohaterem jest Kulawik, natomiast właśnie żyje on w pewnej gminie, w której każdy ma swoje wyznaczone miejsce, w której panuje pewna hierarchia. I właściwie imiona są tylko dwa, jeśli już nawiązujemy do tych imion. Właśnie główny bohater i utykający zresztą ma imię, ma takie imię, nazwisko Kulawik, a jeszcze jest pani Słowicka bodajże. Tak. I wszyscy noszą buty, oczywiście poza Kulawikiem, który butów nie nosi, który sprzeciwia się noszeniu butów. I mało tego, śmie mówić prawdę w oczy nieprzyjemną mieszkańcom gminy, wyśmiewając ich sposób życia, ich tradycje, ich takie życie na pokaz, wystawianie chociażby sobie pomników przed obejściami. I właśnie te buty, których właśnie nie chce założyć, a sam jest uznawany za mędrca, takiego filozofa, ale też takiego głupca właściwie śmiesznego, trochę w ogóle takiego, który jest niedostosowany, co zresztą tu jest podkreślone, jest niedostosowany do właśnie do norm, zwyczajów tej gminy. Nie ma takiego swojego miejsca i nie ma tych właśnie butów, które dla mnie to są właśnie takim nawiązaniem do Gombrowicza, takiej właśnie formy, której on się tutaj, jakiejś konwencji, której on zaprzecza. No bardzo fajne odczytanie, bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawe. A pani myśli na to? Ja nie miałam takiej refleksji, tak? Napisałam to opowiadanie troszkę z innej inspiracji. Jest taka miniatura Kawki, w której dziadkowie siedzą na podmurówce i oni nie wracają już do domu, to do nich się chodzi, żeby z nimi porozmawiać, ale oni już nie mówią. I to jest... To jest sytuacja, która mi się skojarzyła z cmentarzem, z ożywieniem ludzi martwych, tak? Nieżyjących. No i jak już to zaczęło działać i zaczęło już pracować, to stworzył się taki świat i napisałam opowiadanie, które później wysłałam do pani Anny Marchewki. A ona je przyjęła do znaku, do druku. Natomiast dla mnie te buty były czymś podobnym, tak. Natomiast ja się wychowałam na wsi. Dzieciństwo, takie wczesne dzieciństwo spędziłam łażąc po rowach i zażerając szczaw. I właśnie łaziliśmy na bosaka. Myśmy też chodzili boso. I pamiętam, że to była taka przepaść pomiędzy... Właściwie była to przepaść cywilizacyjna. Ci, którzy łażą boso i taplają się w błocie, kontra ci, którzy już są dorośli. Dorośli chodzili w butach, panienki na wydaniu chodziły w butach, a dziewczynki jeszcze cały czas... Dziewczynki były jeszcze nieukształtowane, prawda? Właśnie troszkę nie miały tak. Swojej roli? Troszkę tak. No, ale ja też miałam taką, takie, ta,
takie doświadczenia, że przyjaźniłam się z bardzo wieloma ludźmi i u nich siedziała w domu i między innymi palacz, który pracował w kotłowni w ośrodku zdrowia, gdzie mieszkałam, był jednocześnie dorywczo grabarzem, więc ja mu tam asystowałam z bandą dzieciaków. No i między innymi na przykład warunkiem bezwzględnie wymaganym było to, żeby nieboszczyk miał buty. Mógł być w zwykłym stroju, tak, ale bez butów nie można było człowieka pochować. Można go było pochować bez zębów, ale nie bez butów. Bez sztucznej szczęki, ale nie bez butów. To było, no pamiętam te rozmowy, tak, jak właśnie ten grabarz rozmawiał z ludźmi, nie? Że buty muszą być. Nie? No jakoś tak to we mnie zapadło i zapracowało. I oczywiście, że tego nie ma w tym opowiadaniu, natomiast ja mówię o, troszeczkę się odsłaniam, no ale to jest tydzień bibliotek, jesteśmy w Bibliotece Kombrowicza, w związku z czym czuję się upoważniona do tego, żeby trochę odsłonić także kulisy pisania opowiadań, które są w drukach ulotnych, tak? Mhm. One się pojawiają w gazetach i mało kto o nich potem pamięta. Jeszcze dwa pytania, bo czas nam się kończy. Chciałam jeszcze zapytać, czy opowiadanie to jest taka forma, która Pani najbardziej odpowiada? Nie wiem. Dlaczego akurat opowiadanie? Tak, to najbardziej jest doskonała. Chciałabym, ale to jest forma, która mi najbardziej odpowiada i chyba nie umiem pisać niczego innego. No to nie jest łatwa forma. To jest trudna forma, ale ja nie ogarniam powieści. Gdybym, nawet nie wyobrażam sobie, że mogłabym napisać powieść jakoś. To jest dla mnie mentalnie chyba za trudne. Natomiast opowiadanie ma taką długość, że ja nad nią panuję i jestem w stanie w kolejnej autoredakcji, no właśnie, niektóre rzeczy tak, niektóre rzeczy wyciągnąć, a niektóre te słabsze może punkty zminimalizować. Moje opowiadania pojawiają się, ja w ogóle debiutowałam opowiadaniami i chciałabym dalej zostać przy tych opowiadaniach w magazynie Wizje. Internetowy to jest. Tak, one są cały czas dostępne w internecie. Tam się pojawiło takie opowiadanie, w którym właśnie narratorką jest kobieta, co dla mnie może nie typowe, a na pewno niektórzy czytelnicy mogą być zaskoczeni, bo przyzwyczajeni do mapy mogą myśleć, że ja taka jestem wierna tym męskim narratorom. W opowiadaniu Narzędzia główną bohaterką, a nie narratorką, główną bohaterką jest kobieta, aktorka. To jest moje pierwsze opowiadanie, które zostało opublikowane i które pojawiło się tak, że każdy mógł po nie sięgnąć, a nie tylko mój mąż, zmuszony albo zachęcony kawą. No i to było w lipcu 2019 roku, tuż przed pojawieniem się mapy. Później jeszcze tam drukowałam jedno lub dwa opowiadania. Jakoś mi te wizje bardzo odpowiadają. Tam jest dużo świetnych opowiadań, dużo świetnych tekstów, bo to nie tylko opowiadania, tam jest też poezja, esej, są recenzje. No i bardzo zachęcam, tak? Jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać, tak, bardzo, bardzo zachęcam, tak. I jeszcze chciałam zapytać o, Pani mówi, że funkcję literatury i porównuje ją Pani tę rolę literatury do mycia okien. Bardzo proszę o uzasadnienie, jakiś komentarz. To będzie trudne, dlatego że wyjaśnianie metafor jest zazwyczaj zabijające. Nośność takiej metafory. Rzeczywiście użyłam tego nie wiem nawet czy porównania, zestawienia dwóch czynności czy dwóch funkcji. Właśnie w miesięczniku Znak, bo tam jest takie pytanie, taka ankieta i rzeczywiście autorzy i autorki mają szansę się wypowiedzieć. Przez umyte okno widać więcej. Może ten świat nie jest piękniejszy, bo przecież nie wszystko, co czytamy, to jest polukrowany świat romansu z dobrym zakończeniem. Wręcz przeciwnie, to co ja lubię czytać, to są rzeczy dość ponure, mroczne, a czasem nawet w ogóle okrutne i złe.
albo zostawiają we mnie jakąś taką rozpadlinę, otwierają jakąś przepaść, w której widzę rozpacz i to nie jest wcale bardzo przyjemne i czytanie w ogóle nie jest przyjemne. Nie? Ale właśnie, no, pomimo, że to jest trudne, to widać więcej. Widać więcej i może ten świat po drugiej stronie jest niepiękny, nie jest cukierkowy, ale jest prawdziwszy. I właśnie ta kategoria prawdy w odniesieniu do fikcji jest jakby oksymoronem, prawda? No ale... Mamy jakieś pytania. Inaczej tego nie umiem wyjaśnić. Niektórzy uważają opowiadania za trudniejszą formę literacką niż powieść, a pani mówiła o nobilitacji, kiedy ktoś traktuje mapę jak powieść. Mapę jak powieść. Pani powieść wydaje się trudniejsza? Tak. Pani odpowiedziała na to pytanie powieść właściwie. Powieść mi się wydaje trudniejsza, ale z tą nobilitacją to muszę tutaj powiedzieć, że gdybym napisała mapę jako powieść, gdyby to był mój zamiar, tak? Mhm. A ktoś by to przeczytał jako osobne opowiadanie, to także uważałabym, że to jest rodzaj dowartościowania, tak? Nie chodzi mi tutaj o porównywanie dwóch form literackich. Powieść jest lepsza albo gorsza od opowiadania, opowiadanie takie lub inne w stosunku do powieści, noweli albo jeszcze innego tekstu literackiego. Nie. Chodzi mi o to, że ktoś, kto dostrzega potencjał inny niż tylko zamierzony. Tak, widzi, że to mogą być opowiadania, ale jeszcze coś oprócz tego. Nie chcę powiedzieć więcej. Oprócz tego. Albo tak, widzę, że to jest powieść, ale dostrzegam też coś oprócz tego. Każdy rozdział jest zamkniętą całością. Nie? I możemy przeczytać ten rozdział jak opowiadanie. Mam ochotę, czytam tak. Mam ochotę, czytam inaczej. I to jest dla mnie nobilitacja. Nie? Nie wartościuję. Powieść jest taka, z mojego punktu widzenia jest trudniejsza, bo ja mam taką mentalność, bo ja mam taką umysłowość i takie umiejętności. Dla kogoś napisanie powieści to jest kilka dni roboty. Można wydawać 3 powieści rocznie, nawet więcej. Ja pracuję nad jednym opowiadaniem czasem rok, a czasem no, kilka miesięcy, długich miesięcy. Rozumiem. I kolejne pytanie. W nawiązaniu do opowiadania Śmierć wrogom ojczyzny, to jest to drugie opowiadanie ze znaku, jaki jest pani stosunek do narodowości i patriotyzmu? Ja uważam siebie za patriotkę. I mówię to z pełnym głosem i bardzo odważnie. Tak? Tak jestem ukształtowana i to jest element mojej tożsamości. Jeśli mówiliśmy o przeszłości, o historii, no to historia mojej rodziny jest absolutnie jednoznaczna. I od strony mamy, i od strony taty mam takie, a nie inne przekazane tradycje, wartości, nie wiem jak to nazwać, tak? Jestem patriotką. Tylko, że słowo to wymaga doprecyzowania, ponieważ mam wrażenie, już nie po raz pierwszy, że mówimy te same słowa, ale pod nimi kryją się różne pojęcia, różne rozumienia znaczenia tych słów. Mówimy tolerancja i jedni myślą, a tolerancja, czyli coś, co sprawi, że wolno mi wszystko, a ktoś inny mówi, a tolerancja, czyli jedna z najtrudniejszych relacji z innym człowiekiem, a ktoś jeszcze inny mówi, tolerancja to nie jest dobra wartość, ponieważ zakłada, że zmuszamy się do zaakceptowania drugiego człowieka, a prawdziwa akceptacja jest gdzie indziej. Jest w empatii, we współczuciu, we współistnieniu, a nie w tolerowaniu kogoś. Tam jest taki element czegoś szorstkiego, prawda? I w związku z tym ja uważam, że pojęcie to zostało absolutnie zawłaszczone przez media mainstreamowe, tak to nazwijmy. Zawłaszczone i ukradzione. Mnie osobiście.
bo chcę być patriotką i chcę się tak czuć. I uważam, że historia mojego kraju, historia mojej ojczyzny i udział moich rodzin różnych, tak, w tym jest bardzo ciekawy, jest bezcenny, jest bardzo wartościowy, ale jest trudny i wymaga odwagi. Także wydaje mi się, że jestem patriotką właśnie dlatego, że mam odwagę powiedzieć, że nie ma takiej narodowości, która by nam gwarantowała bycie dobrym człowiekiem. Jesteśmy kim jesteśmy, ale jesteśmy zawsze tylko ludźmi. Nie ma takiej narodowości, nie ma takiej religii, nie ma takiej filozofii, nie ma, która gwarantuje, że człowiek będzie dobry. Nie, to jest zawsze wybór. I co kto zrobił, za to jest odpowiedzialny, tak? Jeśli donosił, to donosił. Jeśli zdradził, to zdradził. I nie ma znaczenia, czy był w czasie II wojny światowej Polakiem, Niemcem, obywatelem Związku Radzieckiego albo członkiem oddziałów flandryjskich. To nie tylko Niemcy byli naszymi okupantami. I to pokazuję w tej książce. Wielokrotnie to podkreślam. To niekoniecznie byli Niemcy. Mówimy Niemcy, Niemcy. Gdzie ten nacjonalizm? Jaka to jest prawda? Nośnikiem jakiej prawdy jest nacjonalizm? Tak? Żadnej. Żadnej. Tam nie ma żadnej prawdy. Być świadomym przynależności do narodu to nie znaczy mówić jesteśmy nieskazitelni, nie zrobiliśmy nigdy niczego złego. Tak? I też wcale nie znaczy, że ja się mam wstydzić. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o odwagę przyznania. Prawda? Ja mam nadzieję, że pytający tutaj. Tak, no poruszona została bardzo. Tak, poruszona została moja mocna strona, bo rzeczywiście narodowość jest częścią tożsamości i trudno sobie ją amputować. A z drugiej strony no, pojawiają się te problemy, tak, z określeniem na przykład wielonarodowości. No ale to jest naprawdę rozmowa na całą godzinę. Tak, tak, temat rzeka. I ostatnie moje pytanie dotyczy Pani projektu, który Pani teraz realizuje. Miasta Literatury UNESCO, tak, jest Pani beneficjentem tego programu, podobnie jak Pani Beata Szady, tak? Tak jest. I zamieniłyście się miastami, tak. I po prostu dostałyście wikt i opierunek w zamian za napisanie tekstu o tym drugim mieście. No, rezydencja literacka zakłada rzeczywiście taką przestrzeń komfortową dla pisarza lub pisarki, żebym mógł w dobrych warunkach tworzyć, żeby nic go nie rozpraszało. Doświadczam tego. Jest to naprawdę doskonałe miejsce do tego, żeby pisać w oderwaniu od tych codziennych obowiązków. No, dzisiaj przyjechałam do domu i sami możecie sobie Państwo wyobrazić, jak od razu wpada się w zupełnie inny wir. Prawda? Tak, rzeczywiście teraz mam sporo pomysłów i też pewnych zobowiązań do napisania. Zbliżam się do końca pisania mojej drugiej książki. Opowiadanie? To będą... Zobaczymy, co mi wyjdzie. Ale tak, piszę opowiadanie, którą obiecałam wydawnictwu Nisza. Oprócz tego wzięłam udział też w takim projekcie Małopolskiego Instytutu Kultury, który organizuje rokrocznie Dni Dziedzictwa Kulturowego w Małopolsce i w Krakowie. I tam jest 8 miejsc na co dzień nieprzeznaczonych do zwiedzania, a jesienią właśnie udostępnianych publicznie. Mam nadzieję, że to się odbędzie z udziałem publiczności. Zazwyczaj to jest co najmniej kilka, jak nie więcej, tysięcy osób, które przychodzą i odwiedzają te miejsca. No i do tych miejsc są wydawane właśnie opowiadania. Przez kilka lat pisała Katarzyna Kołakowska, a potem jedną książeczkę napisał Jakub Kornhauser. Wiem, że Gaja Grzegorzewska też napisała takie wątki kryminalne, wykorzystała. Także w tym roku ja zostałam poproszona o napisanie tych 8 opowiadań związanych z miejscami, które będą do zwiedzania. No i one są naprawdę bardzo, bardzo inspirujące. Na przykład Fabryka Lokomotyw. Czego Pani życzyć?
żeby maja się tak szybko nie kończył. Dobrze, czyli życzę długiego maja, ciepłego i słonecznego. No i życzę, żeby Pani powtarzała jak najczęściej takie sukcesy, jak właśnie z ciężką. No. Bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, że życzyłabym sobie tego sama po to chociażby, żeby przyjechać do Kielstowa z tej biblioteki i porozmawiać o następnej książce. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy za spotkanie i zapraszamy Państwa na kolejne. Już niebawem będziecie Państwo mogli zobaczyć spotkanie z Jakubem Szamałkiem i jeszcze drugie spotkanie będzie, już tutaj sobie przypomnę, z Pawłem Piotrem Reszką. Zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Dziękujemy.